Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Moi drodzy, pierwszy film po wakacjach. Na zachętę, na początek zapraszam Was, w najbliższym czasie właśnie będą się pojawiać materiały z wakacji. Ze Słowenii, z Alp, z gór z pierwsza część, ze Słowenii jakby z południa, z wybrzeża część druga. I także materiał taki bonusowy, piwny, głównie piwny, ale również kawiarniany o Brnie, o mieście położonym w Czechach. Brno pewnie wiele z Was kojarzy również to miasto. Także materiał o tym mieście również będzie niedługo dostępny na kanale, ale to muszę przepracować, bo te materiały są złożone, tam mam kupę materiałów, także to za niedługo, a dzisiaj ze mną świeżynka, która miała premierę niedawno na festiwalu w Cieszynie. No niestety właśnie będąc na wakacjach, kilka ciekawych, fajnych festiwali się odbyło, na których nie miałem szansy udziału się pojawić ani na jednym, czy w Krakowie, czy w Cieszynie, czy we Wrocławiu. Szkoda, naprawdę szkoda, że to wszystko w tym czasie wypadło, ale wakacje są no jakby takie dłuższe, raz do roku, także na tak się zgrało po prostu. Także mam ze sobą na szczęście piwo, które właśnie miało premierę na festiwalu w Cieszynie. Piwo kooperacyjne browaru zamkowego w Cieszynie oraz właśnie browaru Pinta. Czyli można powiedzieć takie piwo urodzinowe, piwo, które po prostu jest jakby takim rocznicowe. Tak to chyba należy ująć, gdyż browar zamkowy w Cieszynie obchodzi 175 lat, no a browar Pinta dziesięciolecie swojego istnienia, no jakby dziesięciolecie kraftu. Również także są tu połączone moce Star Warsów, Jediów i w tym momencie właśnie zostało wypuszczone to piwo dolnej fermentacji, czyli Keller Bia. Jakby słówko ode mnie na początek, w ogóle mega dobra, ciekawa, fajna inicjatywa. Raz, że połączyli swoje siły. Dwa, trzeba dodać, że nie jest to styl, który jest popularny. Naprawdę jest on dosyć u nas no, niedostrzegalny, chyba tak to można ująć, pomijany wręcz. Ostatni raz piłem właśnie piwo piwniczne, czyli Keller Bia. Pamiętam, to był browar Lubrow się kiedyś tego podjął i to było chyba w 2015 albo 2014, ale wydaje mi się, że 2015 rok, chyba 2015 albo 14 sierpień na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku kupiłem, nieważne. Ale tam właśnie to ostatni raz piłem, jakby w Polsce, a potem jeszcze w Niemczech, w Norymberdze, dokładnie jakby w regionie macierzystym tego stylu, ponieważ we Frankonii Norymberga jest stolicą tego okręgu historycznego Frankonia, który obecnie należy do Bawarii. No i właśnie stamtąd wywodzi się piwo Keller Bia, popularnie również nazywane tam Zwicklem, gdyż właśnie tam głównie taką nazwę nosi. Zwickel, Zwickl, tak mniej więcej głównie te piwa są oznaczone i tamtych Zwickl jest naprawdę od groma. Trzeba przyznać, że praktycznie każdy szanujący się browar we Frankonii musi mieć swojego raz Pilsa, dwa Zwickla. I one są, a jeszcze we Frankonii Rauchbier oczywiście. Także są takie podstawowe style, które praktycznie każdy browar taki tradycyjny, który waży, tam musi mieć. No i faktycznie są popularne tamte style i ciągle się kupuje i sprzedaje. No i właśnie tutaj jakby z tej inicjatywy połączenia, można powiedzieć, że tu właśnie połączenie. Na początek jeszcze oczywiście zaraz wypiję zdrowie dwóch browarów, ale moi drodzy, 175 następnych lat, a nawet 200 dla Was, dwójki browarów, żeby Wam się pięknie powodziło, dalej rozwijało i żebyście dalej tworzyli piwną historię piwa rzemieślniczego, piwa ogólnie w Polsce, tak żeby Wam się powodziło i wszystko dobrze grało, także oczywiście życzenia dla Was, dla browarów, a ja Wam jeszcze przeczytam słówko, które właśnie jest napisane jeszcze. Nie odkrywamy Ameryki. Kellerskim powracamy do najlepszych europejskich tradycji piwowarskich. Łączymy 3 stulecia doświadczenia historii i technologii XIX, XX i XXI wieku. Chcemy edukować, a jednocześnie zaproponować Tobie i fanom dobrego piwa coś, co na polskim rynku jest niemal niedostępne. No właśnie, Keller Bia. Fermentującego w otwartych piwnicznych kadzie, czyli tak jak w Cieszynie. Takiego jak kiedyś, czyli rozlanego kilka dni temu ze zbiornika leżakowanego, niefiltrowanego, lekko zamglonego i nisko wysyconego. Jednocześnie ekstremalnie pijalnego i czarującego swoim klasycznym śmierowym aromatem z piwniczną, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale jesteśmy w piwnicy, więc idealnie, nutą. Jeśli piwo z górnofrankońskiego Bambergu są Ci znane, to wiesz dokładnie o czym myślimy. Jeśli jeszcze nie, koniecznie spróbuj w tamtejszych gospodach zamawiając sobie klucz. Au! Dokładnie, ponieważ się to krzyczy głośniej, a nie tak jakoś śmiesznie jak ja to zrobiłem. Ale biorę otwieracz i w jakim razie jedziemy z koksem, gdyż nie mogę się doczekać. Etykieta bardzo ładna, muszę przyznać, że raz nawiązująca oczywiście do stylu, dwa, wydaje mi się, że właśnie jak najbardziej na jesienny festiwal, jesienne kolory, no super. I oczywiście tutaj drzwi do piwnicy otwarte, no jeszcze tak, słówko, 5,8% alkoholu, plato 13, goryczka IBU 22. Barwa EBC 25, temperatura podania 7-9 stopni, jest delikatnie, naprawdę delikatnie wyższa.
Ja nalewam tylko trochę tutaj, żebyście widzieli, jaka barwa, jak wygląda, gdyż mam ochotę napić się z tego kufla, który tutaj również otrzymałem. O Jezus, ale to pachnie. To mi przypomina. Serio, to jest Frankonia. To są wizyty u moich znakomitych znajomych w Norymberdze, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli oglądacie ten materiał. Zawsze piękna, wspaniała zabawa tam odchodzi. Także również pozdrowienia dla Was, moi drodzy. A jeżeli chodzi o piwo. Och, no właśnie. To jest czysta przyjemność wąchać takie świeżutkie, dopiero co rozlane piwo, które naprawdę idealnie po prostu pachnie, jeżeli chodzi o aromat taki chlebowo-razowy, trochę taki tostowo przypieczony chlebek, coś w ten deseń, jaka skórka chlebowa. No i taki przyjemnie, fajny, dobry, słodowo podkręcony aromat, taki właśnie chlebowy, głównie chlebowo-słodowy, no. I troszeczkę z tyłu gdzieś grają właśnie te nuty chmielowe, ale idące właśnie w stronę tradycyjną, ziołową, korzenną, taką, no nie, naprawdę świeżość. Z tego po prostu bije naprawdę przepyszna świeżość, jakby wszystko fajnie, smacznie dograne. Dobra, biorę, może tak, to sobie zostawię, bo chciałem tu powąchać, żebyście widzieli, jak to wygląda, a ja chcę się napić z tego tradycyjnego kufla. Też ma właśnie takie kufle. Gdzieś widziałem, się pojawiły informacje, po co taki kufel. Ja nie rozumiem, taki kufel jest idealny. Czasem sam sobie takie wyciągam, bo takie właśnie również posiadam w swojej kolekcji. I z takiego kufla się napić, to jest naprawdę cudo. Także ja biorę łyka. Ależ to pachnie. Och, no dobra, w takim razie łyk. Słuchajcie. Małmazyjno-delikatne. Naprawdę bąbelki posuwają się w dół przełyku z prędkością malucha jadącego pod górkę na autostradzie, z taką gracją, z taką delikatnością, smukłością. Dodatkowo trzeba uznać, że ten aromat właśnie przechodzi w smak, czyli ta słodowość dominująca, fajnie taka razowo-chlebowa, podkręcona smaczną goryczką. Smaczną goryczką tradycyjną, ziołową, korzenną, trawiastą, może jakby poniekąd, ale głównie właśnie taki świeżo upieczony razowy chleb. Na pewno taki kiedyś jedliście. Taki właśnie jakby troszeczkę z orzeszków, może o, z orzechów jeszcze delikatnie włoskich wchodzące nuty. Może właśnie te nuty tostowo-włoskie, takie z tych orzechów. No, jak dla mnie, naprawdę muszę przyznać, że. Nie mogę się oderwać. Znakomite piwo. Brakuje naprawdę. Nie wiem, czy to wyszło tylko i mówiąc szczerze, kooperacyjnie, jakby na moment, jakby tutaj tej pięknej rocznicy dwóch browarów, czy będzie powtarzane, ale to piwo, moim zdaniem, powinno znaleźć się na stałe w ofercie. I piłbym je regularnie. Zwłaszcza, że bardzo lubię wracać do takich stylów tradycyjnych, takich codziennych wręcz można by to nazwać, lżejszych. Ale ta goryczka, powiem wam, że naprawdę rozkręca się z każdą chwilą, mam takie wrażenie. Jakby słodowość naprawdę jest tu zostawiona spora. Jakby ją jest wyczuwalne, to całe zaokrąglenie tego piwa. Nasycenie umiarkowane, właśnie jak wspomniałem. Takie no dobrze dobrane z tą gładkością, ale no goryczka podkręcona naprawdę dobrze dopełnia tego piwa cudownie. Aromat jest taki właśnie, jakim sobie wymarzył. Marzył, jak właśnie pachną tego piwa, jak próbowałem właśnie będąc we Frankonii w Norymberdze. Przepyszne, naprawdę przepyszne piwo. Jakby można powiedzieć, że taki styl faktycznie zaniedbany, zostawiony sam sobie gdzieś. I jakby zostało wetchnięte w niego nowe życie. Gratulacje, naprawdę piwo jest moim zdaniem przepyszne. Ja bardzo lubię, zwłaszcza, że mam jeszcze miłe konotacje, jakby mówię wam, takie wyjazdowe, wakacyjne do tego stylu. Dodatkowo bardzo fajnie mi się to kojarzy po prostu no, z wyjazdami, z wakacjami, właśnie z tym regionem. Także dodatkowo dla mnie taki miły plus, można powiedzieć, przypomnienia sobie tego stylu. No ale moi drodzy, to by było na tyle w takim razie. Nie wiem, czy mieliście szansę już spróbować, czy też nie. Jeżeli zobaczycie, bierzcie. Na pewno myślę, że Wam się spodoba, podejdzie i może odkryjecie coś nowego dla siebie, co będziecie w stanie takim właśnie sobie na nowo, jakby zakochać się na nowo w takim nowym stylu dla Was.
To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się recenzja podobała. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapki w górę, bo to jest istotne. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!